bardziej, to też im mogą powiedzieć. Jak wyjdziemy, to oczywiście wszystko się uspokaja. Trzeba czekać, aż się to nagrzeje aż do 200 stopni Celsjusza. Tak samo również platforma jest nagrzewana, żeby konstrukcja była stabilna i się nie przewróciła w czasie wydruku. Szanując to tradycję i to, co jest charakterystyczne dla biblioteki, a więc udostępnianie książek w tradycyjnej formie, udostępnianie prasy, także uzupełnianie to naszymi nowymi możliwościami medialnymi, nowymi zdobyczami techniki, tej z pogranicza komputerów, elektroniki, te wszystkie rzeczy, które po pierwsze mają nam pomóc edukować i tych najmłodszych, i tych trochę wcześniej urodzonych. Po drugie, ma to być także zachęta do przychodzenia do biblioteki. Biblioteki współczesne to miejsce edukacji, informacji multimedialnej. W związku z tym chcemy i naszą ambicją jest to, by również te nowe nowinki techniki o charakterze edukacyjnym, informacyjnym znalazły się w działaniu biblioteki. Musimy wypełnić dokładnie tą przestrzeń tego elementu, żeby po wyschnięciu nic nam nie odpadło. I za pomocą ustawienia ostrości, która ma tam około 5 megapikseli, natomiast działa na powiększeniu od 20 do 300, przy odpowiednim ustawieniu światła, które właśnie teraz reguluje,